Dzień dobry. Czas na nowy odcinek programu informacyjnego Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy o rozdaniu nagród w loterii podatkowej, pracach prowadzonych na świdnickich ulicach oraz budowie centrum handlowego przy Alei Armii Krajowej. W programie również wodny tor przeszkód, park Avia Beach Volleyball, kulturalne lato, pożegnanie lata, wystawa ikon, cykl letnich spotkań dla rodzin oraz koncert Dagadana. W poniedziałek wyłoniono zwycięzców drugiej loterii podatkowej Mój PIT w Świdniku – Sposób na lepsze miasto. Transmitowane na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych. Laureaci zostali wybrani metodą chybił trafił. Rozdanie nagród odbędzie się 29 lipca w Urzędzie Miasta Świdnik. Jak Państwo wiecie, właśnie odbyło się losowanie w loterii Mój PIT w Świdniku. W losowaniu wzięło udział 1248 osób, czyli więcej niż w roku ubiegłym. Do szczęśliwych zwycięzców trafią nagrody takie jak Thermomix, 4 hulajnogi elektryczne, 4 roboty sprzątające iRobot Roomba, 3 smartfony Samsung Galaxy A522, 3 zegarki Garmin. Łącznie mamy do wydania 15 nagród. Trwają prace na ulicach Witosa, Działkowca, Chryzantemowej i Drewnianej. Budowa ulic polepszy warunki drogowe dla kierowców, a także połączy ważne arterie komunikacyjne. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby mieszkańcy mieli jasny sygnał, które ulice będą najpierw budowane, które w dalszej kolejności. Z tego nam wyszło, że po prostu tam, gdzie najwięcej mieszka osób, tam zaczynamy, tam projektujemy w pełnej infrastrukturze. Tam, gdzie troszkę mniej, będziemy realizować program gruntówek. Rzeczywiście program gruntówek jest dosyć szybki i tam już ponad 40 ulic jest wybudowane, a do września chcemy skończyć wszystkie praktycznie 55 uliczek osiedlowych. No a te główne ulice, o których pani redaktor wspomniała, czyli ulica Działkowca, Drewniana, Witosa i Chryzantemowa, to były na szczycie listy, ale wymagały przede wszystkim przygotowania pozwoleń na budowę i projektu w pełnej infrastrukturze z oświetleniem, z kanalizacją. No, doszedł już ten czas, gdzie mogliśmy te prace rozpocząć. Ulica Witosa już można powiedzieć, mimo tam wielu głosów od mieszkańców, jest najbliżej realizacji, bo pozostała właściwie część drogowa, która pod koniec lipca i w sierpniu powinna być zrealizowana. Ulica Działkowca w tej chwili już jest też w etapie prac drogowych i też tu myślimy, że to jest kwestia 2 miesięcy, by ukończyć jej budowę. Co do ulicy Chryzantemowej, bardzo ważnej ulicy, która biegnie obok cmentarza od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Gospodarczej. Niewielu mieszkańców pewnie wie, która to ulica, bo jej po prostu nie było. Ale to będzie tak naprawdę główna ulica przy cmentarzu, ulica, która będzie budowana z dużym parkingiem i zmieni też trochę nasze takie postrzeganie, bo w tej chwili wszyscy na cmentarz komunalny wchodzimy od ulicy Wyszyńskiego, a tak naprawdę główne wejście na ten cmentarz będzie od ulicy Chryzantemowej, tam będą duże parkingi i myślę, no będzie naprawdę wygodnie. No i na koniec trzeba wspomnieć o ulicy Drewnianej. To rzeczywiście jest projekt, który w tej chwili rozpoczynamy. Już służby, że tak powiem, drogowe i wykonawca jest na placu budowy. Tutaj czas jest też bardzo krótki, jaki narzuciliśmy wykonawcy, bo chcemy, by ta ulica była skończona do końca roku, a jak Państwo wiecie, to jest potężna inwestycja. Tam też będzie budowana kanalizacja sanitarna, o którą mieszkańcy wnioskowali. Ma mieć ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Przy Alei Armii Krajowej powstanie Retail Park Świdnik, realizowany przez LCP Properties, w którego ofercie znajdą się m.in. sklepy obuwnicze, sportowe, dyskonty wielobranżowe oraz sklep sieci Biedronka. Powierzchnia M-Parku będzie wynosiła ponad 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Przewidujemy około 11 lokali o powierzchniach pomiędzy 300 a 1000 metrów kwadratowych. Budowę M-Parku rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Otwarcie planujemy na wiosnę przyszłego roku.
Plac zabaw tylko pod chmurką? Niekoniecznie. Park Avia uruchomił wodny tor przeszkód na basenach wewnętrznych. Z atrakcji mogą skorzystać osoby umiejące pływać, które ukończyły 6 rok życia. Przed wejściem należy pamiętać o zdjęciu zegarków, biżuterii i innych ostrych przedmiotów. Było to bardzo duże zainteresowanie. Poprzednia edycja, poprzednim razem tor przeszkód mieliśmy w ferie zimowe przez tydzień i on wtedy tak naprawdę pokazał, że przynosi bardzo dużo emocji dla wszystkich korzystających. Wodny tor przeszkód będzie dostępny do 24 lipca. A już w najbliższy weekend, 16 i 17 lipca, Park Avia będzie obchodził swoje drugie urodziny, na które zostało przygotowane wiele atrakcji. Więcej informacji znajdziecie w mediach społecznościowych Parku Avia i na stronie parkavia.pl. Już wkrótce Świdnik stanie się sercem siatkówki plażowej. Wszystko za sprawą turnieju Park Avia Beach Volleyball, który odbędzie się już po raz drugi. Turniej rozpocznie się 23 i potrwa do 24 lipca. W sobotę zmierzą się duety męskie, a w niedzielę damskie z całej Polski. Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym w zawodach wezmą udział siatkarze Polskiego Cukru Avi Świdnik. Będzie to druga edycja turnieju siatkówki plażowej. W tym roku podpięta pod 70-lecie klubu. Ważna rocznica dla naszego klubu. Rok temu turniej też się również odbył, była pierwsza edycja w bardzo dobrej obsadzie, trzydniowe granie, bo rok temu jeszcze były miksty, w tym roku prawdopodobnie mikstów nie będzie, więc zostaje dwudniowy turniej, sobota mężczyźni, niedziela kobiety. Od nas z zespołu, no ja zagram z Mateuszem Rejćko, druga para będzie Łukasz Walawender, Mateusz Siwicki, zagra jeszcze Konrad Machowicz, zagra Kamil Kosiba, także myślę, że dla kibiców świdnickich warto przyjść, nawet zobaczyć nas w nowej akcji, bo tak to na co roku nas widzicie na sali, a teraz będzie można nas obejrzeć na piachu. Odpoczynek na leżaku przy dobrej muzyce albo seans filmowy w plenerze. Już w ten weekend rusza Kulturalne Lato 2022, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Kulturalne Lato 2022 to cykl wakacyjnych wydarzeń organizowanych w soboty. Na terenie Parku Avia powstanie strefa chillu, a o dobry nastrój świdniczan, którzy będą mogli odpocząć na leżaku, zadba DJ. Strefa chillu będzie też dostępna 30 lipca, a także 13 i 27 sierpnia. Dla tych, którzy od muzyki wolą film, ruszy kino plenerowe. Seanse będą odbywały się 23 lipca, 6 i 20 sierpnia na wyspie Love przy ulicy Krępieckiej 3. Wyłącznym sponsorem strategicznym Kulturalnego Lata jest przedsiębiorstwo komunalne Pegimek, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli skorzystać z zaplanowanych atrakcji bezpłatnie. Kulturalne Lato to nowa propozycja od Miejskiego Ośrodka Kultury i spółki Pegimek. Chcemy urozmaicić czas mieszkańcom spędzającym lato w mieście. W ramach cyklu wydarzeń świdniczanie skorzystają ze strefy chillu z DJ-em oraz wybiorą się na kino w plenerze. Serdecznie zapraszamy do udziału w całej akcji. Na tym nie koniec kulturalnych wiadomości. 3 i 4 września odbędzie się pożegnanie lata. Dwudniowe wydarzenie pełne będzie koncertów i dodatkowych atrakcji. Pożegnanie lata to dwudniowa impreza zaplanowana na weekend 3-4 września, która odbędzie się na lotnisku trawiastym w Świdniku. Zaprosiliśmy niepodważalne gwiazdy polskiej estrady. Na świdnickiej scenie wystąpi Kult, Ira oraz Wiki Gabor. Koncerty te uzupełnimy o występy gwiazd wprost ze Świdnika, Damiana Syjon-Fama. Podczas wydarzenia nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, miasteczka dzieci oraz spektaklu od Teatru Katarynka. Więcej szczegółów podamy już wkrótce. Zawodowo lekarz-stomatolog, z pasji artystka. W galerii za szybą Miejskiego Ośrodka Kultury można już oglądać ikony Anny Kuraszko. Zawsze zwiedzając różnego rodzaju kościoły, bazyliki, przyciągały mnie te błyszczące obrazy, niezwykłe zupełnie. Ikonostasy całe życie mnie fascynowały. W Kazimierzu w kokpicie, czyli Kazimierski Ośrodek Kultury, organizowane są warsztaty z pisania ikon i technik pozłotniczych i właśnie w 17 roku sobie to znalazłam, zapisałam się i od tamtej pory rozwijam swoją pasję. Chociaż są wakacje, w świdnickiej bibliotece sporo się dzieje. Zapraszamy wszystkie osoby, które należą do pokolenia długich kciuków, czyli uzależnionych od telefonów i komputerów. Zapraszamy na zajęcia do biblioteki, będziemy zdobywać siniaki, będziemy się bawić, będziemy rysować, śpiewać, hałasować, delektować się ciszą.
grać w planszówki i czytać. Występowali już w klubach, na pustyni, w kopalni, na tratwie, a teraz zagrają w budującym się kościele. Grupa Dagadana to kolejni artyści, których zobaczymy w ramach muzycznych wieczorów u Świętej Kingi, projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego. Koncert odbędzie się 24 lipca o godzinie 19 w budującym się kościele pod wezwaniem Świętej Kingi. Zespół, w którego skład wchodzą Daga Gregorowicz, Dana Wynnycka, Mikołaj Pospieszalski i Bartosz Mikołaj Nazaruk, nazywany jest ambasadorem kultury słowiańskiej. Łączy ze sobą elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki i world music. Ma za sobą koncerty na małych klubowych scenach, a nawet w domu swoich fanów, ale także na dużych międzynarodowych festiwalach, między innymi legendarnym Glastonbury, Open Air, Sound of the City czy Virada Cultural. Do ciebie, Janeczko! Do ciebie jedziemy! I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.